puszczało. Było puszczało syponię kotłowi. Może zanim puszczę wodę i sprawdzimy. Niech pani się ubierze i ze mną przyjdzie. No huczało tak, bo ciśnieniowo. Tłuszcz. To co pani mówiłem, dlatego się pytałem o kuchnię wcześniej. Generalnie to nie... To się samo będzie odkładać, szczególnie, że to jest duża rura. Ma pani w ścianie 50. Leci z dużą prędkością, wbiega w setkę, rozprasza się, zwalnia bieg. Niech pani sobie zerknie. To jest tylko część, co oderwało. Tego jest więcej. Było więcej. To szamba. Chcę teraz sprawdzić, jak łazienka zejdzie, bo prawdopodobnie właśnie to jest wina tego tłuszczu. Złogi tłuszczu, to się robi jak wapno. Ale to jest takie, że tak powiem, oczywiste? Nie. To jest duże prawdopodobieństwo, że to jest to. Że przyblokowało odpływ. Nie będę pani już brudził. No i tu tłuszczę. Tutaj też wyszło, ale bulgotało, wie pan co? Tak, bo podciśnienie robię. Powoli przechodziłem i odrywało się. Ja nie mogłem się przebić. Nie urosło, zeszło. Niech się nam napełni. Niech pani puści umywalkę. Bo tutaj nie schodziło, czy tylko rosło? Wie pan co, no później z czasem to i tu rosło. Bo jak pani poszła na górę, ja puściłem kibarek, to zagotowało się tutaj. Tak, no bo tutaj te, jak z góry, ze strychu chodziło z prania, to pierwsze co tu bulgotało, a potem tu. Ale powiem pani tak, no mnie ochlapał ten tłuszcz, tak? Ale jak wszedłem do łazienki, to poczułem ten tłuszcz tutaj. Więc, bo wyssało wodę, tak? I czuć. Mhm. Niech się napełni cała ta. Nie później, ile pan ma czasu? Ja nastawię tak na szybko pralkę. Dobrze, na 15 to, minut, nie, to nastawimy, nie ma problemu. Powiem tak, później trzeba będzie zalać każdy syfon. W prysznicu, w wannie, wodą. Żeby wypełnić syfon wodą, bo ja wyssałem, podciśnienie robię. Chyba już nie. Żeby to po prostu nie wysuwało szamba. Bo wyssałem wodę z syfonu i promieniuje z szamba smród. Dobrze, niech pani pójdzie na górę. Amela, stój tu. No i no, jeszcze chwileczkę, pani co, ja spróbuję go rozgnieść. Ten tłuszcz spróbuję rozgnieść i wtedy puścimy, ale ładnie tylko, prawda? Bo tutaj woda mi się pojawiła. To jest
to ja pójdę na puszczę. Tak, pani na pewno. Muszę do szamba, żeby to przepłukać. Puszczała pani już wodę? Nie. To ja wyciągnę tylko ten przewód, bo teraz nam się zablokowało do szamba. Dobra, można puszczać. Kibelek i wiaderko, dobrze? Dzień dobry. Mam jeszcze raz taką prośbę. To samo byśmy zrobili, bo przebiłem się, bo te złogi tłuszczu nam zablokowały odpływ do szamba, prawda? Dlatego do szamba puściłem. I to, co pani puściła,
Słychać, jak ładnie zepchnęło do szamba i chciałbym, dobrze, żeby... czyli jeszcze raz mam puścić to? Tak. Dobra. Bo chcę zobaczyć, jak to się zachowa. Potrwa, bo będę nabierać wodę. To nic. I jeszcze jakby pani mogła gdzieś odkręcić, nie wiem, w kuchni może odkręcić wodę, w łazience, w zlewie, żeby sobie to płynęło. Żeby nam zabierało jak najwięcej tego. Jest. Ja jeszcze do szamba wezmę, bo chcę wyczyścić, ale bardzo... Dobrze, pani nastawia teraz. Pani teraz, no, pewnie. To nam pomoże, każda woda nam pomoże, a ja spróbuję, żeby to do szamba przegonić jak najwięcej. Można puszczać. Pralkę niech pani nastawi też.
Na chwilę nie, dobrze? Muszę uważać, bo klapnę. O, pięknie. Dobrze. Bardzo ładnie popłynęło. Zabrało wszystko, jakby pani jeszcze raz tym wiaderkiem zrobiła. Ostatni raz, dobrze? Dobrze, bo i tam pralka jest puszczone płukanie i zawsze jak gdyby wywalało po pralce, więc tutaj też będziemy mieć myślę, że będzie dobrze. Ale jeszcze raz z tym wiaderkiem, bo już nie mamy przeszkody naszego.